Wierzę, że jesteśmy przygotowani na słuchanie Bożego Słowa. Mam taki dobry zwyczaj, wierzę dobry, bo biblijny, abyśmy pomodlili się przez chwilkę. Skłońmy nasze głowy, poprośmy, aby Duch Święty dzisiaj otworzył nasze serca na Jego Słowo. Halleluja. Panie, tak teraz modlimy się o ten czas, czas siania Słowa. Panie, modlimy się o to, aby Twój Duch Święty dotykał naszych serc. Duchu Święty, mów do nas. Panie, przynoś nam dzisiaj zachętę, nadzieję, życie, pocieszenie. Panie, dziękujemy Tobie za Twoją łaskę i dobroć. Halleluja, Jezus. Panie, bądź dzisiaj błogosławiony w imieniu Jezusa. Amen. Moi kochani, coś naprawdę niezwykłego dzieje się w człowieku, kiedy po raz pierwszy bierze na swoje ręce nowonarodzone dziecko. Widzisz, wtedy dotykasz tajemnicy życia. Oto dziecko, na które czekałeś tyle miesięcy, jest w końcu na Twoich rękach. Ja miałem tę łaskę przeżyć 3 razy w swoim życiu. Myślę, że większość z nas, która ma dzieci, również pamięta ten dzień. Ja pamiętam go bardzo dobrze. Te 3 dni pamiętam bardzo dobrze. I wiecie, całkiem niedawno widziałem bardzo niezwykły film i zachęcam was, żebyście sobie go obejrzeli. Film ma tytuł Ukryte Piękno. Ukryte Piękno. Warto go obejrzeć. Jest tam taka historia opisana, nie będę mówił wam, o czym to jest, ale tam jest historia ojca, który stracił swoje dziecko. Stracił dziewczynkę. I w pewnym momencie w czasie tego filmu jest taka scena, kiedy on wspomina dzień jej narodzin. Dla mnie to było genialne wyrażenie uczuć, jakie rodzą się w sercu człowieka, kiedy przychodzi nowe życie. On tak powiedział. Kiedy urodziła się moja córeczka i wziąłem ją na ręce, to nie kochałem jej. Od tej chwili stałem się miłością. Piękne słowa. I wiecie, kiedy o tym myślę, wyobrażam sobie inne narodziny. One miały miejsce 6. dnia od stworzenia świata. Myślę sobie o emocjach, jakie miał Bóg, kiedy Jego dłonie kształtowały ciało Adama. A potem, kiedy Jego delikatny oddech dał mu życie. A potem, kiedy ta bryła ziemi ożywiła się, ten moment, kiedy Adam otworzył swoje oczy, i pierwsze, co zobaczył, to kochające oczy Stwórcy. Niezwykła rzecz. Dzisiaj całe uwielbienie kierowało się w jedną stronę. W kierunku Bożej miłości. I ja dzisiaj chcę mówić o Bożej miłości jako o takim klejnocie Królestwa Bożego. Niezwykłej mocy, która porządkuje wszystko w stworzonym świecie przez Boga, a także w Jego Królestwie. Myślę, że nie przypadkiem apostoł Paweł w liście do Koryntian w 13 rozdziale, 13 wierszu napisał: teraz trwają wiara, nadzieja i miłość, te trzy, a z nich największa jest miłość. Skoro miłość jest największa, to naszym największym zadaniem jest uczynienie z niej klejnotu swojego życia. I wiecie, dzisiejsze błogosławieństwo małego Stasia w naturalny sposób kieruje naszą uwagę, aby właśnie przyjrzeć się miłości. Bo chyba nic innego tak mocno, tak wyraźnie, nic innego tak nie budzi uczuć w naszych sercach, jak nowonarodzone niemowlę. Amen? Amen? Mamusie, dziadkowie, babcie, nie jest tak? Nie czułyście tego, kiedy brałyście swojego wnuka czy dziecko na ręce? Niektórzy jeszcze nie wiedzą, o co chodzi. Dowiecie się za jakiś czas, nie martwcie się. Przyjdzie czas na was. Ale to jest to, że nagle widzisz, jak to małe życie jest w twoich rękach. I chciałbym się dzisiaj zastanowić, gdzie tkwi źródło miłości i jaka ta miłość jest. Moi kochani, kiedy myślimy o tym, to wniosek jest dla nas oczywisty. Jedyną księgą, z której możemy poznać, skąd jest miłość i jaka ona jest, jest ta księga, jest Pismo Święte.
Księga Bożego Słowa, Księga Objawienia. Ona mówi, skąd ona jest i jaka jest. I gdybyśmy sobie otworzyli pierwszy list świętego Jana, 4:8, to stwierdzimy bardzo pierwszą ważną wiadomość. Jan apostoł, umiłowany uczeń Jezusa Chrystusa, najbliższy jego sercu, napisał to słowa. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. Bóg jest miłością. To jest jego natura, to jest jego istota. Adam więc, kiedy otworzył swoje oczy, nie tylko widział Stwórcę, ale zobaczył Boga, który jest miłością. Bóg jest jej źródłem. A jaka ona jest? Teraz chciałbym was zabrać w taką krótką podróż, żebyśmy zobaczyli cechy miłości Bożej. Jaka ona jest? Po pierwsze, Biblia mówi, że Boża miłość jest odwieczna i uprzednia. Dwa niezwykłe słowa, ponieważ one przesuwają kwestie miłości poza nasz zasięg. One sprawiają, że nie mamy tutaj jakby momentu do tego, żeby sobie przypisać cokolwiek z miłości, ponieważ ona jest odwieczna i uprzednia. W Księdze Jeremiasza napisane jest, z daleka ukazał mi się Pan. Miłością wieczną Ciebie umiłowałem, dlatego tak długo okazywałem Ci łaskę. Pomyśl sobie o tym. Bóg ukochał Cię przed wiekami. I co więcej, napisał Jan Apostoł później, na tym polega miłość Boga, że nie myśmy Boga umiłowali, lecz że On nas umiłował. Bóg był pierwszy. Bóg jest zawsze pierwszy. On ukochał Ciebie i mnie, zanim powstał świat. I ile razy o tym myślę, taka myśl mi przychodzi do serca. To znaczy, że nikt z nas nie jest tu przypadkiem. Na tej ziemi. Nie urodziłeś się jako przypadek, jako wpadka, jako jakaś inna sytuacja życiowa. Po prostu Bóg nas ukochał przed założeniem świata. Tysiące lat wcześniej był w Twoim, byłeś w Jego planie, w Jego umyśle. Miłością wieczną umiłowałem Cię. I na starcie już otrzymaliśmy od Boga cały pakiet miłości. Dokładnie jak jest małym dzieckiem. Kiedy dziecko małe się rodzi, ono nic nie musi zrobić, żeby kochali je rodzice. Po prostu to jest naturalne. Rodzice stają się miłością. Po prostu to dziecko ma to już zagwarantowane. A więc miłość odwieczna i uprzednia. Biblia mówi, że miłość Boża jest wierna i wyłączna. Kolejna para pokazująca bardzo ważną rzecz. Miłość Boża jest miłością przymierza. Jest wierna. A więc obrazem miłości, Biblia pokazuje w wielu miejscach, jest miłość małżeńska. W Starym Testamencie tacy prorocy jak Ezechiel, Sofoniasz, Ozeasz, w Nowym Pan Jezus, czy też apostoł Paweł, ten obraz używali. Wierności Boga do człowieka na zasadzie miłości małżeńskiej. Prawdziwa miłość jest wierna. I Biblia mówi, że Bóg w swojej miłości do nas jest zawsze wierny. Zawsze wierny. Pamiętajmy o tym. Hebrajczyków 13:5 mówi tak. Bóg sam bowiem powiedział, nie porzucę Cię, ani Cię nie opuszczę. Co to znaczy tak naprawdę? Że On jest zawsze Bogiem wiernym. Zawsze Bogiem miłującym. I nawet jeżeli my zawodzimy, nawet jeżeli my gdzieś upadamy, czujemy się z tym źle, On taki nie jest. On jest Bogiem wiernym i zawsze możemy do Niego wrócić. Jak macie kiedyś czas, poczytajcie sobie Księgę Ozeasza. Ona pokazuje właśnie te aspekty wiernej miłości Boga. Ta miłość dalej jest miłością wyłączną. Biblia mówi, że Bóg stworzył nas dla siebie. Jesteśmy Jego własnością. A więc tak jak małżonkowie, kolejny obraz, są ze sobą na wyłączność i z nikim innym nie dzielą swego łoża, tak Bóg nie chce z nikim innym dzielić serca człowieka z innymi bożkami, z innymi rzeczami. Jezus to przypomniał w swoim słowie. Powiedział tak, będziesz
miłował Pana Boga swego, z całego serca swego, z całej duszy swojej i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. Bóg nie dzieli się sercem z innymi. Moje serce należy do Niego całkowicie, w 100%. Tak jak żony do męża, tak jak małżonków do siebie. Tutaj jest wyłączność. A cóż jest bożkiem w moim życiu? Odpowiedź jest bardzo prosta. Bożkiem jest to wszystko, co jest ważniejsze niż Bóg, niż On. I moi kochani, nie chcę, żebyśmy teraz tylko tutaj pomyśleli o słowach. No, ja kocham Boga, Bóg dla mnie jest najważniejszy, tylko Bóg. Bo o tym nie świadczą słowa. O tym świadczą nasze decyzje i nasze czyny. One poświadczają, czy faktycznie Pan jest tym najważniejszym. Kolejny aspekt miłości Bożej, myślę, w naszym kraju pomijany, nieakcentowany, niegłoszony, rzadko głoszony, to jest aspekt Bożej miłości, która jest miłością żarliwą. Miłością, która ma emocje. W Zachariasza czytamy 1,14. Tak mówi Pan zastępów. Żywię żarliwą miłość do Jeruzalemu i do Syjonu. Ta cecha żarliwej miłości zwraca uwagę na emocje Boga. To co, Bóg ma emocje? Jak? Bóg ma emocje? Dla wielu z nas Bóg się jawi kimś dalekim, gdzieś tam w niebie, na jakimś tam tronie, siedzący bez ruchu, bez wyrazu twarzy, czekającym na koniec, aż będzie sąd. I wtedy zobaczymy. Daleki gdzieś tam Bóg. Bóg ma emocje? Tak. Kiedy czytam Biblię, to widzę, że ona wiele mówi o emocjach Boga. Biblia mówi o Jego radości, o Jego śmiechu, o Jego gniewie, współczuciu, zazdrości, o Jego łzach, o głębokich poruszeniach serca. Taki jest Bóg, a my jesteśmy Jego przecież obrazem. Gdyby On nie miał emocji, my bylibyśmy takimi religijnymi zombie. Bez emocji. Zawsze opanowani, zawsze kamienna twarz. Ale jesteśmy Jego obrazem i dlatego też nasze emocje mówią o tym, że nosimy czyjś obraz. Jest takie wspaniałe miejsce w Księdze Ozeasza, które pokazuje emocje Boga. Gdybyście sobie otworzyli Księgę Ozeasza, 11 rozdział od 1 do 4, to zobaczymy tutaj niesamowitą rzecz. Bóg mówi tak. Gdy Izrael był młody, pokochałem go i z Egiptu powołałem mojego syna. Im częściej odzywałem się do nich, tym dalej oni odchodzili ode mnie, składali ofiary Baalom i gadzili bałwanom. A przecież to ja sam uczyłem Efraima chodzić. Brałem ich na swoje ramiona. Lecz oni nie wiedzieli, że to ja ich leczyłem. Przyciągałem ich więzami ludzkimi, powrozami miłości i byłem dla nich jak ten, który podnosi niemowlę do swego policzka. I nachylałem się do nich, aby ich nakarmić. Taki jest Bóg. A więc jeżeli masz jakiś obraz dziwny Boga, wykasuj go. Bóg ma emocje. I On oczekuje, że nasza miłość do Niego będzie również żarliwa, również angażująca nasz umysł, naszą wolę, ale także nasze emocje. Dlaczego? Bo miłość zawsze porusza. Miłość zawsze porusza, bo kocha cały człowiek, nie tylko jedna część. Jeżeli uderzysz się w palec, to cię boli całe ciało. Jak cię boli ząb, na nic nie ma ochoty całe twoje ciało. Nie jest tak? Jest. Nie mówisz, no jest tylko kwestia zęba, niech sobie boli, a ja sobie zrobię coś innego. Akurat. Już to widzę. To tak nie działa. Boli wszystko. Kocha wszystko. Kochamy całym sobą. Kocha cały człowiek. Emocje są integralną częścią naszego człowieczeństwa. Dlatego też jest miejsce w naszej wierze, w naszej relacji do Boga, naszej miłości do Boga, na okazywanie całej gamy emocji. Radości, entuzjazmu, ale też smutku. Łez, poruszeń serca.
miłość żarliwa, poruszająca człowieka. Jeszcze jedna rzecz, jeszcze mniej znana w Polsce, jeszcze mniej głoszona w Polsce, pokazująca inny aspekt żarliwej miłości. Żarliwa miłość Boga to także jest miłość zazdrosna. No nie, no weź, no Bóg jest zazdrosny? Tak, Bóg jest Bogiem zazdrosnym. Dla niektórych teraz to brzmi dziwnie w uszach i może pierwszy raz to słyszą, ale chcę, żebyś to wiedział, ponieważ tak mówi Biblia. Druga Mojżeszowa mówi tak, 25. Ja Pan, Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym. Co ma Bóg na myśli? Bardzo prostą rzecz. On nie dzieli się z nami, ze światem. Żaden zdrowy mąż, żadna zdrowa żona nie dzieli się swoim współmałżonkiem z innymi. Mówi, a dobra, chcesz to idź. Chociaż dzisiaj tak już jest w świecie, że są takie małżeństwa tak zwanych swingersów chyba. A więc układ małżeński. Ty robisz co chcesz, ja robię co chcę, ale jesteśmy razem i kochamy siebie nawzajem. To jest bzdura. To wszystko niszczy. To nie jest biblijne. Bóg jest Bogiem zazdrosnym. I teraz zobaczmy, co ma na myśli słowo mówiąc, że jest Bogiem zazdrosnym. Jakuba 4:4-5. Czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem? Jeżeli więc ktoś zamierzałby być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. A może utrzymujecie, że na próżno Pismo mówi, zazdrośnie pożąda on ducha, którego w nas utwierdził. Skąd się bierze zazdrość? Zazdrość jest skutkiem wyłączności. Tak samo jak w małżeństwie. Skutkiem wyłączności małżeńskiej jest czymś naturalnym, zdrowa zazdrość o współmałżonka. Bo to pokazuje, że tam jest żarliwa miłość. Że kochamy siebie i nie dzielimy się z innymi tą miłością. To jest coś wyjątkowego. Ja osobiście lubię, kiedy moja żona czasami daje mi odczuć, że jest o mnie zazdrosna. Bo w drugą stronę to ona wie, że jestem o nią zazdrosny zawsze. To nawet się nie wypieram. Ale to pokazuje pewną cechę zażyłości, bliskości, żarliwości. Dzisiaj śpiewaliśmy taką pieśń na koniec. O mnie zazdrosny jest Pan. I kochani, to nie była poezja. Ktoś ładnie miał natchnienie, napisał pieśń. Nie, to jest Biblia. Pomyśl sobie, o mnie, o ciebie zazdrosny jest Bóg. I mówi, nie będę się tobą dzielił ze światem, z grzechem, z diabłem. Rozumiesz to? Żarliwa miłość Pana zastępów. I jeszcze kolejny aspekt miłości Bożej. Miłość Boża jest miłością ofiarną. Miłością poświęcającą się. Zawsze dopełnieniem prawdziwej miłości jest gotowość na poświęcenie. Amen? Wszystkie mamy, które wstają druga, czwarta, szósta w nocy, żeby karmić swoje dziecko, to jest miłość poświęcająca się. Nie mówisz, a niech sobie płacze, przejdzie mu, przetrzymam to. To tak nie działa. Nie da się. Niech tylko twoje dzieciątko zakwili, a już tam emocje wszystkie chodzą. Czasami było tak, że kiedy brałem na ręce Miłosza, Oskara albo Oliwię i na nieszczęście dla mnie zapłakało, nie wiadomo dlaczego, a nie od razu jak Lwica, co mu zrobiłeś? Mnie? Nic, tylko go trzymam. Nie wiem, czy mu płaczę. Pokaż, daj to dziecko. Było tak. Jasne, że było, ja pamiętam. Dlaczego? Bo miłość jest miłością ofiarną, gotową na poświęcenie. I Bóg to udowodnił nie przez słowa, ale przez czyny. Rzymian 5:8, zobaczmy ten fragment. Bóg zaś daje nam dowód swojej miłości przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. On nie czekał, aż się poprawimy, aż będziemy dobrzy, mili i nie wiem, święci. On zmarł za grzeszników, za ludzi, którzy byli wrodzy Bogu, gdzieś pogubieni w swoim życiu, aby uczynić ich świętymi. Zanim, kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. I to jest dowód miłości Bożej, miłości ofiarnej, poświęcającej się. Skąd więc w naszych sercach zdolność jest do tego, by poświęcić się z miłości dla innych?
właśnie stąd, że zostaliśmy stworzeni na obraz Boga. Bóg taki jest. I Biblia mówi, że już przed założeniem świata On przewidział taką opcję, że Jego Syn umrze za grzechy ludzi. A więc znowuż był pierwszy w tym, w tej miłości ofiarnej. Miłość Boża jest darem. Zwróćcie uwagę, że Bóg daje nam swoją miłość bez uprzednich warunków. Czytałem o tym przed momentem. Kiedy byliśmy grzesznikami, Bóg udowodnił dla nas swoją miłość. Jedyną rzecz, jaką może zrobić, to tylko tę miłość przyjąć. Rzymian 5:5 mówi tak. Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. A więc to, co może zrobić dzisiaj, to przyjąć miłość Boga. Wspaniałą Bożą miłość. Uprzednią, wierną, żarliwą. Miłość, która jest darem. Pamiętam, jak przed laty, kiedy nawracałem się, miałem ciężki czas w swoim życiu, kiedy czułem się bardzo odrzucony i krytykowany przez wielu, doświadczyłem takiej właśnie Bożej miłości. Było to w Janowicach dawno temu, z 25, 24, jest 2018, no to 25. Jakkolwiek. Było takie nabożeństwo, kiedy czułem się taki bardzo pobity wewnętrznie, odrzucony, zdołowany, z pytaniami w sercu. I wtedy właśnie przyszedł Pan. Przeżyłem to dotknięcie od Boga. Kiedy dotknął mnie, mego ducha. Poczułem się właśnie, tak jak mówi Biblia, jak takie niemowlę podniesione na rękach przez Ojca do góry. I napełniła mnie taka Boża obecność, Boża radość. To było niezwykłe doświadczenie. Trwało kilkanaście minut, ale ja wiedziałem taką jedną rzecz, że Bóg kocha mnie. I taki fragment z Biblii, z psalmu, chociażby ojciec twój i matka twoja zapomnieli o tobie, ja o tobie nie zapomnę. I tej miłości doświadczam już ćwierć wieku, ponad ćwierć wieku, w inny sposób. Boża miłość jest wspaniała. Kiedy otworzysz swoje serce, możesz tego doświadczyć. I co więcej, tej miłości każdy może być pewien. Jest taki wspaniały fragment w Księdze Izajasza, 54 rozdział, 10 werset. Zapisz go sobie w sercu. Tak mówi Bóg, bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od ciebie. Wierzysz w to? Cóż jest w stanie poruszyć miłość Boga do ciebie? Nic. Góry mogą ustąpić, pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od ciebie. A jak zrobię coś złego, Bóg już mnie nie będzie kochał? Będzie kochał. Nie będzie z tego zadowolony, że zrobię coś złego, ale będzie kochał. Jak to się stało, że Grzegorzu dożyłeś do 40? Przecież nieraz było tak, że twoja mama miała powód, żeby cię porządnie ukarać. Dalej go pani kocha, czy nie? Kocha go, jasne. Pomimo, że broił, to co z tego? To jest moje dziecko. Tak się po prostu dzieje. Grzeszymy, upadamy, podnosimy się, ale miłość Boża nie odchodzi od nas. Bóg nie jest kimś, kto mówi, zgrzeszyłeś, wynocha, siomi stąd. I się nie pokazuj więcej. To tak Bóg nie działa. Bóg działa zupełnie inaczej. Pamiętacie jednego synka, który sobie poszedł, wsinął dal, aż skończył w korycie ze świnkami i tam go tak już bardzo bolało w brzuszku, że taki był głodny i taki był zdołowany, że zazdrościł świniom jedzenia. Mówił, oj, nie no, wstanę i pójdę do mego ojca. I co tatuś zrobił? O nie, przyszła koza do woza. O nie, 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 tak łatwo nie będzie. Nie. Jezus mówi, kiedy ojciec go ujrzał z daleka, podbiegł do niego, uściskał go, przytulił, powiedział, synu, nieważna przeszłość, ważna teraźniejszość. Amen? To jest Ewangelia. Nieważne, ile nagrzeszyłeś, nabroiłeś, co zmieniłeś, co straciłeś w swoim życiu, co zniszczyłeś, to jest nieważne. Jeżeli przychodzisz do Ojca, Jego miłość przygarnie cię. To jest dobra Ewangelia. Amen? No powiecie coś głośniej.
A, wreszcie, coś słyszę z drugą strony. Nie, już myślałem, że mam coś problem z uszami. Taka właśnie jest miłość Ojca. My oczywiście jako ludzie lubilibyśmy tak, no i teraz, no i widzisz, trzeba było słuchać Ojca i Matki. A, nie, nie, to nie chodzi o to. Nie taka miłość jest. Miłość Boża nie jest miłością wyrzucającą. Punktującą. Miłość Boża jest miłością przebaczającą. Czytamy, stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Tamto się nie liczy. Liczy się to, że jesteś przy Ojcu. I taką właśnie miłość, o takiej właśnie miłości Jezus myślał, kiedy modlił się za nami do Ojca, bo Jego pragnieniem jest, aby każdy z nas takiej miłości doświadczył. W Ewangelii świętego Jana, na godziny przed śmiercią na krzyżu, Jezus modlił się do swego Ojca. Posłuchajcie tej krótkiej modlitwy, właściwie fragmentu tej modlitwy. Jana 17, rozdział 25-26, dwa wersety. Oj, Jezus modli tak się. Ojcze sprawiedliwy, i świat Cię nie poznał, lecz ja Cię poznałem i Ci poznali, że Ty mnie posłałeś. I objawiłem im imię Twoje i objawię, aby miłość, którą mnie umiłowałeś, w nich była. To jest pragnienie Jezusa, aby Boża miłość była w Twoim sercu. Abyś jej doświadczał, abyś nią żył, aby ona zmieniła Twoje życie. Pamiętaj, jesteśmy stworzeni na Jego obraz, na obraz Boga miłości. Dlatego jesteśmy zdolni do tego, by miłość przyjmować, aby miłość doświadczać i miłość też przekazywać. I pamiętaj jedną rzecz, że miłość Boga jest pierwszą i najważniejszą naszą miłością. Nic oprócz miłości Bożej nie jest w stanie zaspokoić naszych najgłębszych pragnień. Nic. Jest taki syndrom, na który większość z nas chorowała, choruje albo będzie chorować. Syndrom brzmi tak. Będę szczęśliwy, gdy. Och, ja będę szczęśliwy, gdy będę miał to nowe auto. A ja będę szczęśliwy wtedy naprawdę, gdy będę miał nowy dom. A ja będę szczęśliwy, gdy będę miał może nową żonę. Byłbym szczęśliwy, gdybym miał inne dzieci, innych sąsiadów. Gdybym miał więcej pieniędzy, będę szczęśliwy, gdy... I tutaj sobie wpisz to, o czym myślisz, że będziesz szczęśliwy, gdy. I powiem Ci jedną rzecz. Będziesz szczęśliwy, gdy poznasz miłość Boga, uwierzysz w nią i będziesz nią doświadczał. Amen, kropka. Tylko wtedy. Tylko wtedy. Nie ma na tym świecie takiej rzeczy, sytuacji czy osoby, która byłaby w stanie wypełnić pustkę naszego serca. Nie ma. To tylko może zrobić Bóg. To tylko może zrobić Boża miłość. Kiedy mówię o Bożej miłości, nie myślę o jakiejś doktrynie biblijnej, teologicznej, zapisanej gdzieś na jakichś księgach. Nie mówię o czymś, co jest rozprawą, że kocham Boga czy nie kocham Boga. Ja mówię o czymś, co jest żywe, co jest prawdziwe. Bogu nie chodzi o słowa. Bogu chodzi o zakochanie się w Nim, o doświadczanie miłości. Czemu jak czemu, ale miłości Bożej możesz zaufać. Pierwszy list świętego Jana. W ogóle polecam ten list. On jest niezwykły. On mówi najwięcej o miłości Bożej. Pierwszy list Jana mówi tak, 4:16. A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą ma Bóg do nas. Do tej pory mówiłem wam, jaka ta miłość jest, po to, żebyśmy tę miłość poznali. Ale jest jeszcze druga rzecz. Powinieneś w nią uwierzyć, żeby jej doświadczyć. A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. Dlatego miłość Boża jest klejnotem Królestwa Bożego, który warto mieć. Amen? Który warto zdobyć, o który warto zawalczyć. A więc pomyśl teraz przez chwilkę, co może zrobić, aby dzisiaj wyjść stąd bogatym o klejnot Królestwa, aby mieć go w swoim sercu. I chcę powiedzieć, że są tylko dwie opcje, dwie możliwości –
Pierwsza z nich Biblia nazywa, pierwszą z nich Biblia nazywa upamiętanie. A więc dotyczy to tych ludzi, którzy może słyszeli o Bogu, ale nigdy nie byli w nim bliskiej relacji. Ludzi, którzy może wiedzą o Bogu, ale ich religijność tylko się zamyka do bycia w jakimś kościele. Rozwiązaniem dla człowieka, aby doświadczyć Bożej miłości, Biblia mówi, jest nowe narodzenie. Stanięcie się Bożym dzieckiem. Nie ma innej drogi. A więc jeżeli chcesz doświadczyć Bożej miłości, Jezus mówi, musisz się na nowo narodzić. Skąd ja mam wiedzieć, że coś tutaj muszę zrobić? Jest bardzo prosty taki wskaźnik. Jeżeli boisz się śmierci, jeżeli boisz się tego, co cię spotka po śmierci, masz jakieś lęki, niepewności, jakiś strach, boisz się tego, mówisz, Boże, nie wiem, co będzie, to prawdopodobnie w 100%, bez prawdopodobnie, w 100% potrzebujesz nowego narodzenia. Bo dopiero wtedy przyjdzie pokój Boży. Wiecie, my nieraz myślimy sobie tak, jak będę dobrym człowiekiem i sobie nasładam taką kubkę dobrych rzeczy, to mam cichą nadzieję, że ta kubka złych rzeczy, no, których nie chcę, ale która zawsze rośnie, no, będzie trochę mniejsza niż tamta i przeważy. A więc Bóg spotka się ze mną, taką weźmie wagę i powie, tutaj wszystkie, Darek, twoje dobre uczynki, tu wszystkie złe i teraz uwaga, uwaga, patrzymy, co będzie. Ach, przeważyło, no, sorry, stary, przeważyło. Tego się ludzie boją. Że kiedy spotkają się z Bogiem, to stwierdzą, że za mało robili dobrych rzeczy, mogli ich zrobić więcej. Wiecie, kiedyś takie badania przeprowadzono w Stanach Zjednoczonych i okazuje się, że ze wszystkich rzeczy, których ludzie żałowali w swoim życiu, to były to badania na osobach już umierających, to było to, że straciły czas relacji z Bogiem, z najbliższymi. Nikt nie żałował pieniędzy, samochodów, jachtów, budowli, tylko właśnie tego. Czegoś, co już się nie da naprawić, zwrócić. A więc, aby ten lęk złamać w swoim życiu, Biblia mówi, przyjmij Jezusa, stań się Bożym dzieckiem, pokój Boży wejdzie w twoje życie, stare przeminie, Bóg to odetnie, nic cię nie będzie oskarżało, możesz spać spokojnie. Nowonarodzenie. I druga opcja dla tych, którzy są Bożymi dziećmi, dla tych, którzy idą gdzieś za Bogiem, którzy oddali serce Jezusowi, ale czasami, jak to w drodze bywa, gdzieś jesteśmy utrudzeni, pogubieni. Jezus mówi, oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał. A więc chodzi o nowe otwarcie. Każdy z nas dzisiaj może wyjść z tym klejnotem w sercu. Niech Duch Święty dzisiaj pobudzi. Pobudzi ciebie, abyś zapragnął doświadczać całej pełni Bożej miłości. To jest dar dla każdego człowieka. Bracie Marku, czas na ciebie. Chciałbym teraz się z nami pomodlić. Pochylcie swoje głowy, tak jak siedzicie. Nie wstawajcie. To, na czym mi zależy, to na tym, żebyś teraz był sam z Bogiem. Ty i Bóg, Ty i Duch Święty. Poproś, aby On wejrzał w twoje serce, aby dał ci wejrzenie w twoje serce. Wierzę w to bardzo głęboko, że już dokładnie wiesz, jaka jest twoja miłość. Być może ci brakuje, może jeszcze jej nie masz, a może masz i ciągle jest jej za mało. Dlatego chciałbym, żebyś teraz się będę modlił. Jeżeli się zgadzasz z tą modlitwą, to mów w swoim sercu. Amen. Tak, Panie Jezu, tego pragnę. Nie patrz na to, co jest wokół ciebie teraz. Dzisiaj możesz doświadczyć, wziąć ten klejnot Bożej miłości. Boże Ojcze, oto jestem. Otwieram się na Ciebie i na Twoją miłość. Niech krew Twojego Syna Jezusa oczyści mnie
i napełni mnie swoją miłością. Dziękuję Ci, że to Ty pierwszy mnie umiłowałeś i obdarzyłeś swoją miłością, odwieczną, żarliwą, ofiarną. Wierzę w Twoją miłość do mnie i chcę poznawać ją każdego dnia. Pragnę nią żyć i dzielić się z innymi. Ojcze, modlę się o to, aby modlitwa Twojego Syna Jezusa Chrystusa dzisiaj wypełniła się we mnie. A On modlił się do Ciebie, aby miłość, którą Go umiłowałeś, była we mnie. Dlatego, Ojcze, modlę się o to. Niech miłość Twoja dzisiaj wypełni moje serce. Niech zmieni moje życie. Niech prowadzi mnie każdego dnia. Tak dzisiaj dziękuję Ci za Twoją miłość, za nowy początek, nowy start, nowe życie. Jezu, kocham Ciebie. Duchu Święty, napełnij mnie teraz. W Jego świętym imieniu Jezus. Halleluja. Amen.